Siemeneczko, jestem Pepetyn Games. Witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy siewać wapno, ale chciałem wam pokazać, jakie kierunki nam się udało sprosić. Ogólnie tylko taki ten skrawek, można powiedzieć, jeszcze praktycznie pół pola, może nie zupełne pół, ale tak jeszcze pół pola jeszcze zostało do skoszenia. No i skąd jeszcze na początku pieniądze? Proszę Państwa, pieniądze wzięły się z sprzedania kukurydzy. Z gościem dogadaliśmy się, bo przyjechał gościu, zapłacił po 150 za tonę kukurydzy. I mokrej, i oczywiście takiej zakiszonej, 150 zł za tonę, co mnie bardzo to zadowoliło, mogę powiedzieć. No i suma summarum dało mi to 150 ton, jak pamiętacie, jest mniej więcej od tego momentu to było. No tutaj dało mi 150 ton kukurydzy, znaczy mi, no, w sensie no, gościowi, tak? Dało właśnie 150 ton kukurydzy. No i za to mi gościu przelał, w momencie, teraz mam 22 tysiące, coś w tym stylu, właśnie na konto. Znaczy, na koncie, no, 22 tysiące. No i tak, do tego 110 tysięcy na koncie. Jeszcze 1000 zł poszło mi na 9,5 tony wapna. Tutaj właśnie jedziemy, siadamy i już będziemy sobie jechać. No, siewać tylko tak. Pierwsze, co muszę ustawić, muszę sobie ustawić pola. Zlecimy. Jedziemy sobie na nową działkę. No, kupiliśmy już kawałek temu, więc musimy tam trochę to uprawić. Bo tam będzie prawdopodobnie, jeśli się nie mylę, soja i tam będzie bez, tak to powiem, na zimę zaorane i tak pewnie zostanie, ewentualnie przytależowane, zobaczymy co jeszcze finalnie wyjdzie. No tak, jest październik, wrzesień, ja będę chciał to przytależować, jeszcze w październiku nawieźć gnoju i zaorać sobie na zimę. Pod soję, żebym po prostu no, nie miał aż tak dużo terenetii w późniejszym czasie, bo to jest troszeczkę ziemia leciutko zaniedbana, w pewnym sensie, dlatego to wapno musi być przeze mnie zrobione i po prostu, żeby jakoś tutaj jakaś to monokultura była jakoś miała sensowna. No, powiem szczerze, no nie spodziewałem się, że tyle kukurydzy mi odda. W tym roku naprawdę jestem w ciężkim szoku, a jeszcze patrzcie ile tu mam kukurydzy. Ale co jeszcze lepsze, gościu też chce właśnie kupić kukurydzę, właśnie tą mieszkę kukurydzy ode mnie. Się zastanawiam właśnie, czy zrobić tak samo, żeby to po prostu sprzedać, czy po prostu zostawić to na zianówkę. To mnie właśnie zastanawia. Mnie zastanawia, czy właśnie tak zrobić, czy po prostu na gościowi, znaczy gość niech mi zapłaci i niech to kukurydzę zbiera, tak? Tutaj będzie elegancko, tak mniej więcej GPS, bo teraz ciężko mi to jest wyliczyć szerokość na GPS-ika. Może mniej więcej tak będzie dobrze. Rozpadamy. Teraz tak, ja muszę dopasować sobie bieg. Momencik. Dobra, silny telefon. Dobra, czyli tak, teraz ustawić sobie ten bieg, bo ja tu muszę troszeczkę dać tego wapna. Tak te 7 na godzinę. Nawalić może konkretnie tego wapna, żeby jeśli mi braknie, no to mi zbraknie tego wapna. No i tak, nie będę chciał jeszcze wpaść na wieżę telżówką. To zrypać, ale 9,5 tony to myślę, że to na hekta podejrzewam, tu jest. Ta pola powinno mi raczej tu chyba stać tego wapna. Bo ta strona będzie pod soję, a druga będzie powapnowana, bo jak wiecie, tam to jest, tak powiem, równolegle z budynkami. I tam to będzie przeznaczone pewnie na łąkę. I tak sobie dzisiaj siedziałem. A jeszcze, przepraszam bardzo, ci powiedziałem dokładnie ile miałem tonażu kukurydzy. Tonaż kukurydzy wyszedł mnie 315 ton, coś w tym stylu. Między tym okolicach, okolica mi oddała 3 pyzmy. No myślę, że na tym roku mi starczy. Nawet, że będą mi starczy. I teraz pewnie
Będziemy robić taki myk, że prawdopodobnie ja wezmę w tym roku, zlikwiduję pewnie łąki, pewnie pozbieram teraz pokosy, zlikwiduję łąki. Jedynie łąka, która być może zostanie, masz dwie łąki, czyli zostaną mi łąka tam, w tym brzegu i tutaj po skosie. I właśnie tam, gdzie był rzepak, tam będzie zlikwidowana właśnie łąka i pewnie te łąki na ziemi wystarczą. Nie wiem, abstrakcja kurwa, rzeczywiście, ale nie wiem, żeby tyle siana tylko zaczęło. Ale spokojnie, spokojnie, ja sobie to będę troszeczkę inaczej to będę rozplanowywał, tak żeby to po prostu miał jakoś ręce i nogi, pod względem powiem, hodowli. Ja mogę pochodzić, żeby to jest moja. I będę się trochę to przekminić troszeczkę inaczej. Żeby no, tego tonażu jednak szło. Jak kiszonki tego wszystkiego. Więc prawdopodobnie zwiększymy sobie. Tak mi się zdaje pewnie, zwiększę wydajność. I równocześnie zwiększę sobie ilość spożywanej paszy naszych bydlaków. Bo jednak. No właśnie z tatą przy takiej hodowli to już powinno koledzy samej koledzy powinno iść, no a paru to ściana to już nie wspomnę ile powinno iść, bo to naprawdę jest ogrom tego. Więc no zobaczymy. Trzeba to trochę przekminić, ale myślę, że tak trzeba nie zrobić. To będzie najbardziej racjonalne, bo myślę, że to jest troszeczkę przy. Znaczy patrząc. Kurwa. A sobie nawigację tylko ten łączy. Ten pomad. Popatrzcie, ja niby nie mam dużo. Patrząc stacjonalnie, ja dużo tej paszy zużywam. Po 467 ton paszy na. Chyba ile tu jest? 13. 20, 13, 16. 66 sztuk. To mi się zdaje, że jeszcze nie jest tak źle, ale może chyba troszeczkę zwiększyć ilość spożywania tej paszy. Żeby to wiecie, troszeczkę bardziej mi to szło, bo nie chcę też nadużywać tego, że to będę sprzedawał za czas. Bo patrząc, jeszcze mam od gromą kiszonki, siano kiszonki, żyta, mam jeszcze kiszonkę, więc z tej kukurydzy to musiałbym, no tam będę musiał liczyć, żeby 300 ton rocznie, 300 do 400 ton rocznie samej kukurydzy było, czyli racjonalnie patrząc, 400 ton siana musiałby mieć. Od 300-400 tak samo ton siana. Więc to już musiałbym mieć ile? Powiedzmy mniej więcej 100 balotów, 100 balotów siana. Więc to już by było dość, no w miarę fajne, bo 150 ton siano kiszonki i tego. No to już by było fajne. Fajna ilość. Więc muszę trochę pokminić. Możesz sobie napisać? Nie dużo pewnie zwiększę, ale na pewno coś zwiększę pewnie ilości tego mleka produkcji, no bo jak wiecie, ja dużo wydaję też na pasze gotowe. Chcę powiedzieć, że przeniosę się gdzieś indziej z paszami, no i wtedy tą wydajność mi jeszcze kobiet podniosą. To jest w sumie racjonalne, tak? Dużo ludzi tak robi. Testuje i sprawdza to wszystko. Więc no zobaczymy. Muszę trochę przekminić. Naprawdę muszę przekminić, żeby to 60-70 ton dziennie to było 700? Nie, trochę wsadziłem. No a to tak jak mniej więcej tyle musiałbym tej paszy dziennie w okolicach, tak wspomniałem, 30 ton, czyli to by było 600-720 ton. To już jest naprawdę ogrom. Ogrom paszy. Że teraz sobie to pomyśleć. Chyba tam wrzuciłem do 40 kg dziennie. No 40 kg to mi się zdaje, że jest maks chyba. Teraz sobie teraz szybciutko obliczę. Wiadomo, że cienaków jeszcze nie liczę. 40 kg razy 50 to jest 2 tony dziennie. Razy 365 dni. 730 ton rocznie. Teraz podzielić to na 12. O Jezu. 60 ton musiałbym dawać samym krowom
w miesiącu. Więc to jest do zrobienia. To jest, proszę Państwa, do zrobienia jak najbardziej. Więc trzeba to być bliżu. Trzeba niedobrze to przekminić pod tym względem, no wiecie. Bo ktoś powie, robisz tej paszy tyle, a kurwa nie ubywa tego, tak? Więc to trzeba dobrze przekminić. Więc będzie tak 720 ton, mniej więcej na te same bydlaki, byki mógł troszeczkę więcej wychodzić. Ale szczególnie pewnie z byków w tym roku będę, znaczy pewnie z byków będę schodził. Zresztą nie jest do końca powiedziane. Ale tak pewnie podejrzewam, że pewnie tak będzie, że myślę, że niedługo będę sam jako wyszedł. Bo wspomniałem, że ja tu będę chciał mieć na tej serii od samego założenia 500 500 sztuk równolinijnych. Wiadomo, powinienem nagrywać tak jak nagrywa tutaj pod tym, wiecie, różnymi tekstami tutaj znanymi z serią, ale mnie troszeczkę pobocznie powiem, bo mówię, troszeczkę to jest trochę abstrakcją, już mówię, takie tonaże mam. No ale za tym roku oddała tutaj ogrom. Oddała ogromnie tutaj. Więc tutaj, o Jezu, tempomat. Więc naprawdę to się nie ma co dziwić, że ja na się nie spodziewałem, że ja mogę tyle paszy sobie odbierać. Bo naprawdę, ja bym się nie spodziewał, że mi się tyle uda paszy zebrać. A na szczęście z jednej strony dobrze. Ale patrząc, jeśli będzie to przeliczone to nasz koledzy kiszonkowy, to ja już się boję, ile tu będzie ziarnówki. Naprawdę. Ja się boję, ile tu będzie ziarnówki, bo ziarnówka, jeśli połowy w październiku, chyba że tu pójdziemy razem w tym, właśnie, bo soja musi być, więc tu pewnie pójdzie soja po... Kurwa, ślega tam. Nie wiem, gdzie będę myślał zaraz tą soją. W głowie już, ja już w poprzednim odcinku mówiłem, gdzie mam więcej, mniej więcej wie co ja. No ale chyba człowiek ma sklerozę, no i zwolniał. Po prostu. I... Tak liczyłem chyba mieć po... Po koledzy. Po plonach. To chciałem też. Więc pewnie tak będzie zrobione. Nie wiem, zobaczymy. Muszę to przekminić. Ale tak chyba będzie najlepiej racjonalnie wychodziło. Szczerze mówiąc. No to będzie się koniczka pierdło. A tu jest. I tak sobie przekminiłem. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy nie. Ale wydaje mi się, że tak. Szczerze mówiąc. Więc... Myślę, że sąsiada wierzę, bo on taki tak jak ujął jest. Pod tym względem, że on się to zaszczepia. Się tu wjeżdża. A to chciałem wykupić od niego, ale to ma chyba dwie działki, które, jak się nie mylę. Tą i właśnie tą sąsiadującą. To trzeba będzie pogadać pewnie z nim. Jest taki fajny pałac tutaj sobie zrobić. Pod tym względem, ale zobaczymy. Chyba jedziemy teraz na następną działkę. Znaczy na następną... Wiesz, poczekajcie, ja sobie pojadę może w twojej strony. Elegancko będzie, no właśnie, chcę tylko zrobić wapno. Nie mam na jakiejś dłuższej rozkminy. Co, gdzie, jak, po co i do czego. Ale nie, no kurwa, ten case to mi się tak cholernie podoba. Case, ale klas to w ogóle już. To miałbym miał teraz do klasy taki zjebisty urządnik, który pasował. Znaleźć do mnie potrzebny większy. To jest 9-tonowy orzutnik, 9,5 tony. Wapno rozsieje. Wapno rozsieje. No i rozjedzę. Więc mi tu więcej w zasadzie nie jest potrzebne. Do rozkinania. O kurwa, nie zlusone.
Jaka to, proszę Państwa, jest? A po soi będziemy siać pszenicę chyba. To trochę paczkę pewnie późniejszą. No ale teraz to będę troszeczkę powiększyć ten plac, bo... Tu już jest moje. Będzie działki, więc tu będziemy można troszeczkę bardziej pomanewrować. Otworzyć. Pod tym względem troszeczkę poszerzyć to wszystko. Więc to będzie naprawdę fajny, powinien być fajny połać. Pola. Troszeczkę tu może narzucimy od razu. Czy to w ogóle mi w okno przyjmie? Te zielone? Stawka? Nie no, przyjmuje to elegancko. O to mi chodziło. Z tego względu, żebym później to sobie wszystko ładnie podrównać. I zrobić takie jedno większe pole. Czy większą łąkę tutaj. Może pole będzie. Zobaczymy. Nie wiem. Jeszcze nie myślałem tak naprawdę szczerze. Aż tak. Naprzód, czekajcie, bo to ma nawigację, a sobie będę bez nawigacji i tak się kurna tutaj mediuje. Przadka jeszcze ziemniaków nie wykopała. Ktoś tutaj się opierdala, ta sąsiadka dzisiaj. A jeszcze odnośnie nie ziemi, tylko bardziej chciałem powiedzieć odnośnie zabudowań, które mam propozycję, dostałem od kupienia, można powiedzieć. No z gościem się dogadaliśmy, że będę kupował tą gospodarkę. Ona kosztuje 226 tysięcy. Większa ta gospodarka jak moja, tego troszeczkę większe ceny. No wiadomo, że ja to dostawałem no, z licytacji, to też troszeczkę inaczej. To brałem. Ale 260 tysięcy chyba bodajże. Potem trzeba gości musi zrobić koledze. Sprzedaję, no i kupuję mieszkanie, bo znalazł. Ja właśnie muszę wziąć kredyt. Ja chyba, że sprzedam wszystko i... To, że mój cały plan, mój stanny plan pójdzie w pizdu. Na schałupo. Ale może nie, zobaczymy jeszcze. Bo naprawdę... Jedno jak drugie mi koci. Tylko tam się dogadałem. Inaczej. Nie dogadałem. Chodzi mi bardziej o... O to, że... Tam będzie pracownik. Czekam pracownika właśnie. Na tam właśnie tamtą gospodarkę, tak można powiedzieć. Może po prostu, wiecie, nie muszę się tam mediować. Tam będzie tylko obrobione ziemia. I nic więcej, budynki raczej tam nie będą hodowlane. Tam jest tylko na 15 sztuk bodajże bydła. No szału nie ma. Ale coś tam jest dogadane, więc to nie ma takiej tragedii. Czekajcie, teraz tak sobie to wykminić. Teraz się cofnę po prostu, jeszcze narzucę tutaj. Fajnie, elegancko. Tam się talerzuje, to jest gobeluje sobie i... Później pójdzie obornik i... W październiku i będzie gites. Jest to leży do wiosny. Taki mam zamiar, by nam to zrobić. Tam będzie właśnie najlepiej. Bo spłynę do ziemiaki i to będzie. O, mam deszki. Będę przedłużał. Dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli takie jeśli wam się podoba, staćcie w górę komentarz. Dzięki za oglądanie i idźmy do następnego odcinka. Na razie. Cześć.